główki i suchary w Twojej pamięci zrobią czary. Dobra pamięć. Moi drodzy, mój serdeczny kolega Andrzej jest znany w swoim środowisku znajomych przyjaciół z tego, że opowiada świetne suchary. Kiedyś postanowił, że zrobi fanpage na ten temat i na fanpage bestseller was serdecznie zapraszam, bo znajdziecie tam dużo takiego właśnie nietypowego humoru. Chcę Wam powiedzieć, że. Takie suchary, takie łamigłówki, jak tutaj widzicie, czyli na przykład Dominika, Dominika. Jak poćwiczycie tego typu rzeczy, jak trochę oswoicie się z tego typu sucharami czy łamigłówkami słownymi, to ja zauważyłam u siebie po czasie, że bardzo szybko wpadam na skojarzenia do trudnych wielosylabowców. Po prostu od razu widzę instynktownie, co w jakiej sylabie może się zawierać, jaki wyraz konkretnie, i on mi daje fajne skojarzenie. to jest świetny przykład. Imię Dominika możemy zamienić na Mini Cooper, czyli samochód Mini, i literę K, którą wkładamy do Mini. Do Dominika. No nie na tej zasadzie. Kilka minut takiej rozgrzewki umysłowej. Um, przez jakiś taki czas, kilku miesięcy, kilku lat. Ja u siebie obserwuję, że jak się zaprzyjaźniłem z, z sucharami Andrzeja w tej formie i jeszcze z grą słów Jerońskiego, co za chwilę pokażę, to Widzę u siebie, że ten wysiłek popłaca. Ja po czasie, jak buduję skojarzenie do Pałacu Pamięci, okazuje się, że bardzo szybko widzę w różnych słowach inne takie podwyrazy w ich e, sylabach. Kolejny przykład e, od Andrzeja: Bita Śmietana, na przykład, nie? czyli śmietana, która jest bita. Jak sobie skojarzyć bitą Śmietanę, możemy na przykład w taki sposób, czyli nawet nie tylko do, do samych konkretnie takich rzeczy, że K, jakaś litera K, gdzie się składana, ale właśnie w ten sposób również. Również tutaj słucham Andrzeja. I naprawdę zachęcam Was żeby sobie dawkować tego typu content, te, tego typu łamigłówki, żeby spojrzeć sobie na ten obraz, nawet bez tego jeszcze napisu, i zastanowić się, jaki to jest kontekst, o co tutaj chodzi, czemu jest bokser i czemu jest puszka śmietany, na przykład, nie? Na tej zasadzie. I przejdźmy teraz do gry słów Jerońskiego. Bardzo, bardzo uzdolniony człowiek, jeśli chodzi o takie rozkminy łamigłówkowe. Ja też polecam serdecznie jego bloga, jego, jego działalność. Zobaczcie, taka scena. Facet daje. Jaki, jakieś takie pudełko z czymś drugiemu facetowi, który nie ma dłoni. W pośrodku jest ser. Eee, no i ten facet odbiera to pudełko, sprawdza, co jest w środku. Ten ser się zbliża do tego faceta, który to pudełko dał. Eee, no i ser jest zabierany, taki smutny, a facet z dłoni wyciąga. Facet z, butelka, z pudełka wyciąga dłoń. Serce na dłoni. No nie? I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że ser. Cena dłoni. Na tej zasadzie, nie? Czyli facet dostał jakby dłoń jako, jako taki prezent, jako taki zakup, i za to musiał oddać ser. Więc ser, cena dłoni. No nie? Na tej zasadzie. I to jest jakby e, takie podejście do jakiegoś przysłowie, do jakiegoś związku frazeologicznego, które można zamienić w taką łamigłówkę, na takie skojarzenie. Naprawdę polecam Wam zaprzyjaźnić się z grom Świetna rzecz. Można tak trochę wytężyć różne zwoje tutaj w mózgu, że sam nieraz się łapię na tym, że nie do końca zrozumiałem coś, bo to jest jeszcze taki level prosty. Ale na przykład takie rzeczy. Tutaj już trzeba kminić, to jest y, takie bardzo już literowe, to co było wcześniej u Andrzeja, Dominika, czyli Dominika, tutaj już w ogóle jest taki podział na scenę. A i O przychodzą do M na imprezę, no i M wychodzi, y, no i ciągną ten M, może to jest jakiś introwertyk, że go tak muszą wlec i idą do R, no nie, idą do R, bo R ma urodziny może, nie? Więc po mi, po m i do r. Po m i do r, na tej zasadzie, nie? Czyli idziemy, a i o idą po m i idą do r, czyli pomidor. No na tej zasadzie, nie? Czyli po m i do r. Idziemy po m na imprezę i idziemy do r. I tak tutaj przesła, przedstawił ten grę słów Jaroński i naprawdę na maksa zachęcam was, żebyście ćwiczyli swoje rozkminianie w ten prosty sposób. Grasków Jerońskiego czy fanpage Andrzeja bestseller. To naprawdę są świetne miejsca, gdzie można poćwiczyć trochę mózgownicę, a przy okazji świetnie się bawić przy takich sucharach, przy takich żartach. Um, I naprawdę podziwiam tutaj też Jerońskiego że wpada na takie mega interesujące pomysły, ja nieraz widzę jego po prostu twórczość i się, się sama opie za głowę, myślę o co tutaj chodzi, no nie dam rady chyba już wymyślić, bo to też może nie wiem czy, już teraz ciężko mi ocenić czy to jest ciężki czy lekki przykład, ale są czasami takie przykłady dłuższych słów i naprawdę rozkminiam i nie wiem o co chodzi i jestem pewien, że osoba, która nie ma styczności z tego typu grami słów, z tego typu skojarzeniami może mieć z tym problem, jeżeli chcecie mieć fajne skojarzenia, łatwo na nie wpadać, to to jest taki mój prosty trik, który widzę, że po przynajmniej roku, dwóch obserwacji, czy to Jarońskiego, czy to Sucharów, od Andrzeja, ja widzę na przykład, że teraz jak byłem na spotkaniu tym online nowym z Karoliną, to mieliśmy takie słowo jak eudaimonia, słuchajcie, i ja to słowo eudaimonia, myślę sobie, z czym mi się to kojarzy, bo główkowaliśmy tak? I myślę sobie, no tak, pierwsza sylaba to jest jakby eu, no nie? Czyli litera eu. Um, drugie to jest takie słowo daj. a Monia monia to jest zdrobniej od Monika. Więc mogę sobie na przykład wyobrazić, już tutaj do eudaimonii, um, na przykład jest gra typu Koło Fortuny i asystentką jest jakaś moja koleżanka Monika i proszę ją, monia, daj eł. Eł, daj monia. No nie? Eł, daj, monia". I zobaczcie, jak obrazowo takie skomplikowane słowa można sobie kojarzyć, obrazy. Świetne narzędzie. Jeżeli macie problem ze skojarzeniami. To gry słów łomie główkowe takie tak. To suchary. Jeżeli lubicie suchary taką, o takiej strukturze, jak Dominika na przykład. albo bita śmietana, albo też pamiętam jeszcze Andrzeja było bionce, Biąc, czyli że było bicie Literki C. No, naprawdę mega kreatywne pomysły i takie rozbudowywanie kreatywności. O, mega popłaca, mega popłaca. Zobaczcie, ten przykład z Eudaimonią. Jestem pewien, że jeszcze kilka lat temu nie wpadłbym na to tak łatwo jak po tych doświadczeniach z obrazami, które wam wcześniej pokazywałem. Czyli tak, polecam łamie główki, jeżeli chcecie rozwijać wasze skojarzenia. I to był Maciej. Dobra pamięć. Zostawiajcie sobie łapki, komentarze. I widzimy się w kolejnym filmie. pa. pa. Dobra pamięć.